Nigdy nie byłaś. Już te słowa niosą za sobą ogrom cierpienia, no bo jak porzucić własną tożsamość? Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania bardzo przejmującej pozycji Anny Bikont: Nigdy nie byłaś Żydówką. Wydawnictwo czarne. Nigdy nikomu nie przyznawaj się, kim jesteś to nasza tajemnica. W końcu przyjdziemy po ciebie, pamiętaj. Nigdy się nie przyznawaj, kim jesteś, obiecaj. To prawda. Dzieci panicznie bały się opuścić polskich opiekunów, bo panicznie bały się wrócić do żydostwa. Edelman opisywał początki Elżuni u nich. Codziennie padała na klęczki, podnosiła oczy do nieba, składała ręce i odmawiała paciorek. Tak się zachowywały niemal wszystkie dzieci przechowane w polskich domach. Katolicyzm był ich obroną przed obcością i naznaczeniem: jesteś Żydem, więc jesteś skazany na śmierć.